Jesteśmy w studiu Polsat Games, z nami Patryk Mystik Piórkowski, były już gracz Excel eSports. No, znajdujemy się na polskim weekendzie gwiazd. Co myślisz w ogóle o takich inicjatywach i czy to jest w ogóle potrzebne tak naprawdę polskiej społeczności LoL'a? Cześć przede wszystkim. Wydaje mi się, że bardzo fajna opcja. Wydaje mi się, że takie na koniec roku, takie już bardziej na chillu, takie All-Starsy są bardzo fajną opcją. Dużo ludzi może sobie pooglądać, każdy już raczej już ten świąteczny klimat, tak? No i dużo jest widzów na pewno i też bardzo przyjemnie się gra każdemu tutaj, co rozmawiałem. Więc pomysł oczywiście, mam nadzieję, że będzie więcej i będę mógł wystąpić. Ten twój ostatni rok, no dla ciebie na pewno był szczególny, no bo jednak pierwsze występy w LEC, można powiedzieć, że dobrze się prezentowałeś, przynajmniej były takie opinie z różnych stron. Jak właśnie ty byś tak według siebie ocenił swoje indywidualne występy w tym roku? Wydaje mi się, że w Spring Splitcie byłem w trochę lepszej formie, co też generalnie Spring Split zaliczałem do udanego. Summer Split od początku zaczął się po prostu beznadziejnie ze względu na jakieś tam zmiany były w organizacji. Każdy był już wkurzony od początku, zanim zaczęliśmy grać. Osobiście uważam, że grałem początek pierwszego Summer Splitu dobrze, a potem zaczęło się bardziej tak schody w dół i było bardziej tak rzut monetą. Ale to wywiązywało się też trochę z tego, że jako człowiek miałem trochę sam problemów ze sobą i tak po prostu to na mojej grze jakby się zapomniałem tylko słowa. Działało. No ale ogólnie chyba nawet samo Excel nie działało tak jak powinno, no bo tam chyba trochę jednak problemów było, skoro oba splity były po prostu no, fatalne, bo nie było jakichś takich lepszych wyników, które mogłyby gdzieś jakoś dobrze rokować na przyszłość. I co myślisz, że według ciebie było takim problemem ogólnym w Excel i wewnątrz drużyny, może zacznijmy od tego? W sensie, to znaczy, wydaje mi się, że po prostu ludzie byli zatrudnieni ci, co nie powinni być. To był pierwszy problem, był to też pierwszy rok dla organizacji, więc może dlatego też tak było, ale po prostu ludzie byli nieodpowiednio zatrudnieni i było nieodpowiednie podejście do tego wszystkiego. Coaching staff, który był zatrudniony przez Spring Split i Summer, był w sumie beznadziejny. Była też ta opcja, że sprowadzili tego koreańskiego midlanera. Wiadomo, dalej gra, ale było ciężko, bo byliśmy trochę tak wpakowani już. Już było 0-4, wymienili botlane, nie działało. Trochę tam działaliśmy, trochę wygraliśmy, ale jako team to się nigdy nie kleiło. I największe jeszcze dla mnie, co było problemem, było to, że było tak naprawdę przez cały rok z 4 różne drużyny w innych wariantach. Był Special, potem byłem ja, potem był znów Cussing i Hjarnan, potem wróciłem ja z Jesklą, zmiana midlanera, potem było znów grał pierwszy week Special. I tak naprawdę wszystkie inne rostery przez cały rok grały z jednym rosterem, a my mieliśmy cały czas te takie krótkie epizody z jedną drużyną i nie dało sobie wszystkiego jakby zrobić razem. Czyli te problemy wynikające jakby ze strony organizacji to no, trochę zaważyły na pewno na waszych wynikach. Też pamiętam, że opowiadałeś w wywiadzie po Spring Splitcie, że tam sama organizacja nie za bardzo była rozgarnięta jeszcze. A czy to się właśnie zmieniło w letnim splicie jakkolwiek? Nie. Była nawet taka sytuacja, że my jako gracze poszliśmy w 10-12 osób do ludzi, którzy są jakby tymi ci najwyższej półce. I powiedzieliśmy, że nie chcemy, każdy chce wymienić tego coacha i wszystko. Chcemy zmian i nic nie zostało zmienione, nic. Może dopiero teraz to zmienili i będzie lepiej, ale no ja źle wspominam okres w Excel. Też tak, no, moim tłumaczeniem jest to, że był ich to pierwszy rok, tak? Więc no, musieli sami tego doświadczyć, a my byliśmy trochę takimi królikami doświadczonymi. Więc no było ciężko mentalnie. Teraz ewidentnie tam większy budżet przyszedł, bo i właśnie Youngbug i tak dalej, także chyba włożyli w to więcej pieniędzy na pewno. No, zdecydowanie najlepszym ruchem, który zrobili, to było podpisanie
Granta, czyli tam ten menadżer, który jest teraz tam. Bardzo osoba ogarnięta, która też mi pomagała jakby pomóc po summer, żeby, no jednak nie chciałem kontynuować gry w Excel, więc chciałem odejść, więc pomagał mi najlepszy sposób i podpisanie Youngbucka, bo zatrudnienie pierwszej osoby, która się już zna na tym, która weźmie wszystko pod kontrolę, zbuduje drużynę i wszystko, o wiele łatwiej jest. A w Excel było z poprzednimi coachami tak, że no, gracze po prostu uczyli się sami ze sobą. Czy to robiliśmy drafty, to też robili gracze i przed meczami. To była taka prosta atrapa trochę. No mówisz właśnie też o tym menedżerze, który pomagał ci jakby z kwestiami kontraktowymi na sam koniec, no ale mimo wszystko nie znalazłeś się w żadnym zespole z LEC na 2020 rok i były w ogóle jakiekolwiek oferty, czy może TSM znowu się odzywał, tak jak po Spring Splicie? Rozmawiałem z TSM na początku, ale byłem jako trzecia opcja do TSM i no gram supporta, więc najciężej było jako import, a z innych drużyn nie dostałem ofert. Nikt do mnie nie rozmawiał nawet, nikt nie był zainteresowany tak naprawdę. To się dziwiłem trochę, ale happens. No rozumiem. No teraz w off-seasonie wróciłeś do Polski i rozpocząłeś dość niespodziewanie tak jako trener jednej z drużyn, która miała uczestniczyć w PLE. I dlaczego w ogóle taka decyzja na trenera, a nie na supporta? Decyzja wypłynęła z tego, gdyż pierw spytałem Riotu, czy mogę rozegrać. Chodziło o to, że to nie jest turniej Riotu i to nie było, i były też pieniądze związane w tym. Sugerowałem nawet, że mam tak naprawdę nie grałem tego turnieju dla pieniędzy, bo to nie jest cel, tylko bardziej chciałem pograć oficjalne mecze i chciałem tak zobaczyć, jak ja sobie sam poradzę ze stresem i ze wszystkim, po tym wszystkim, jak było cały split, ale się nie zgodzili i potem, jak już straciłem kontrakt, to... dobra, wrócę. Coachować chciałem też, bo chciałem zdobyć taki experience jako coach na przyszłość, zobaczyć, jak się w tym odnajdę. Bardzo mi się to podobało w sumie. Nawet miałem takie myśli trochę, żeby pójść w tym kierunku. Ale jeszcze nie ten czas, ale chciałem po prostu zdobyć doświadczenia. Bardzo przyjemne było to. Bardzo mi się podobało. Oglądanie scrimu było trochę nudne, ale oficjalnie już i przygotowanie do meczu, bardzo fajna sprawa. No ale potem mimo wszystko jakoś znalazłeś się na tym supporcie, co tam się wydarzyło? No, wydarzyło się dużo rzeczy, to nie mogę raczej likować, ale po prostu no wyszło tak, że graliśmy tak i tak, każdy jednak z nich chciał wygrać. Dla mnie to było bardziej takie, ja nie chciałem nikogo kozikować, nie chciałem zastąpić nikogo na supporcie, bo dla mnie to było tak, ja miałem swój czas, żeby pokazać się i zdobyć jakieś kontakty, a załóżmy Iksan to była osoba, która no mała grała w tym roku i bardziej chciałem to jako szansę dla nich na przyszłość. No ale wyszło tak, że z dwóch stron, że zmieniliśmy supporta. Ale fajnie się grało. Podobało mi się. No PLE było w końcu wygrane, więc na pewno było fajnie, ale teraz wracasz tak naprawdę na polską scenę i będziesz musiał raz jeszcze udowodnić swoją wartość. Myślisz, że jesteś w stanie jeszcze jakoś przebić się tutaj, żeby znowu wrócić do LEC? Dla mnie bardziej pierw chcę sobie sam udowodnić, jako osoba, że jestem dobry, gdyż tak naprawdę ostatnio się stało, to na to nie wychodziło, gdyż no nie dostawałem tych ofert, co się równoważy taką trochę jakby mniejszą samopewnością jako osoba, więc pierw sobie chcę sam udowodnić to, że dalej jestem dobry i podbudować sobie self-confidence, ale głównym celem nie jest wrócenie do LEC. Tak naprawdę zależy mi tylko na tym, żeby mieć fun. Chcę mieć fun z tego, że gram, że wstaję i idę grać ze ziomkami z teamu, a nie, że wstaję i chcę tylko ten dzień przeżyć i już skończyć split jak najszybciej. Bo tak w sumie w Excel było już na końcówce, że po prostu każdy dzień był totalnie bez radości czy jakichkolwiek fajnych momentów. Była tylko taka deprecha i każdy na siebie najeżdżał i takie inne rzeczy. Czego bardzo nie lubiłem. No, dla mnie cel w tym roku to podpisuję po prostu z drużyną. Gram z nimi przez długi okres czasu, chcę zrobić jak najlepszą drużynę. Chcę, żeby to było jak rodzina, chcę, żeby każdy miał zaufanie.
Chcę, żeby każdy lubił się, lubił każdy dzień, który spędzamy razem i po prostu, żebyśmy mieli fun, bo to jest dla mnie najważniejsze według mnie, kiedy gra się w drużynie, bo wiadomo, bardzo dobrzy gracze indywidualnie, ludzie, którzy mają talent, to jest ważne, ale drużyny, które wygrywają turnieje i wszystkie inne rzeczy, to zależy od tego, jaką jesteś dobrą drużyną jako piątka i jak sobie dobrze dajesz radę. Dla mnie cel jest mieć fun i po prostu grać z chłopakami. A teraz nie dość, że jakby będziesz trochę otoczony też przez polskich zawodników, bo jednak dwójka znalazła się w składzie, to no jeszcze będziecie mieć jakiś taki konkretniejszy ten sztab szkoleniowy i sztab ludzi, którzy mają się wami zajmować, bo z tego, co mogliśmy tam wyczytać w oświadczeniach AGO, no to faktycznie mają się z wami zajmować jak najlepiej. I co właśnie sądzisz o tej nowej organizacji? Bardzo się cieszę z tego, że tak właśnie będzie, gdyż będę się skupiał na graniu, ale też chcę w sumie skupić się trochę na sobie. Jestem dosyć bardzo leniwą osobą. Jestem osobą, że dopóki ktoś mi pod nos nie da tego, kiedy gram w LoL'a, to nie potrafię na to jakby czasu na to spędzać, bo po prostu zajmuje mi to czas i nie lubię tego, bo nie mogę w pełni na LoL'u się skupić. Ale tu jednak będę miał pod nosem i powiedziałem sobie, że nie chcę jakby zaprzepaścić tego, że będę miał, mogę mieć tam trenera personalnego, tak, siłownia, dobre posiłki. I no, oglądałem też na przykład wywiady z trenerem Astralis, z Onikiem i mówił właśnie, że dużo do tego też przybierałem jakby wartości jako team, bo wiadomo, nie jest to jakiś największy czynnik, ale w tych 3-4% powoduje, że to też człowiek lepiej gra, lepiej się czuje. Więc chciałem w tym roku właśnie trochę też zadbać o siebie, ale przy okazji chcę zadbać o całą drużynę. No i też z tego, co wiem, to AGO ma zamiar jakoś bardziej budować te marki, pomagać przynajmniej markę budować każdemu z zawodników. Myślisz, że to jest właśnie dobry ruch, czy że to jest to coś, czego potrzebujemy? W Polsce czego potrzebujemy, to na pewno więcej turniejów, gdzie ludzie mogą przyjść się spotkać z ludźmi i zobaczyć tak naprawdę swoich idoli, czy tam ludzi, których lubią bardzo, zbić piątkę, zrobić zdjęcie, porozmawiać. Tego trochę brakuje, ale no i oczywiście dbanie o image graczy jest też ważne i jest w porządku, ale no mi to jakoś tak nie jest potrzebne. Nie wiem, czy to tak po prostu, jeżeli mi to powiedzą, żebym zrobił to i to zrobię, nie? Żeby było w porządku, ale dla mnie to tak bardziej się skupiam po prostu na sobie i mam to tak, nie że gdzieś, ale no rozumiem. Don't care. Teraz wracając do tego, na tą polską scenę, w końcu też będziesz grał jakby, można trochę powiedzieć, że z nowym adekerem, chociaż już kiedyś miałeś epizod grania z Woolite'em. Jak właśnie zapatrujesz się na współpracę i na grę z Woolite'em w najbliższym sezonie? No, ostatni adeker do odhaczenia w Polsce, z lepszych. Kreatom póki odhaczeni. Z Woolite'em grałem jeden turniej, mało meczy tak naprawdę, bo graliśmy też wtedy z Siwkiem, który subował za Woolite'a, bo chyba Woolite gdzieś grał, albo nie pamiętam czy co. I on tylko wjechał na finał. No w porządku się grało. Nie miałem z nim nigdy większej szczęśliwości. Nawet duo nie graliśmy, czy coś dużo razy. Ale no, na pewno będzie w porządku, jak mi się wydaje. No, mamy do siebie respekt jako gracze. Mamy do siebie ten szacunek i jeżeli to jest na początku już i zakolegujemy się, to na pewno będzie fajnie się grało i będzie w porządku. To taki indywidualny cel na najbliższy split, może nawet na najbliższy sezon? Dostać MVP. Ultraligi czy EU Master? To i to nawet, ale jedno MVP chociaż byłoby bardzo dla mnie wartościowym osiągnięciem, gdyż dawno czegoś takiego nie otrzymałem, a MVP to jest taka oznaka, że ktoś naprawdę wyróżnia się na tle całej ligi. Jest to dobry bonus dla tej osoby i bardzo mi na tym zależy też w sumie. No to w takim razie tego Ci życzę i dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.